Najwyższa Izba Kontroli, stojąc na straży publicznych pieniędzy, podjęła w 2022 roku dwie planowe kontrole w PKN Orlen, w których spółka uniemożliwiła przeprowadzenie czynności kontrolnych przez kontrolerów. Oprócz wydatków na marketing czy usługi prawne, kontrolerzy mieli sprawdzić, w jakim stopniu spółka wywiązała się ze swoich zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego. Przedstawiciele Izby nie zostali dopuszczeni do czynności, ani nie wydano im stosownych dokumentów. Roczne wydatki PKN Orlen na usługi obce sięgają 3 miliardów złotych, zaś aktywa spółki obecnie wynoszą 170 miliardów złotych. Publiczne środki nie mogą pozostawać poza niezależną kontrolą państwową, zwłaszcza tak duży. W przeszłości koncern był cyklicznie kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli, która działa nie we własnym imieniu, lecz w interesie państwa i jego obywateli.